No ktoś powie, Potocki zwariował. Otóż, proszę Państwa, nie, Potocki nie zwariował. Potocki idzie bardzo precyzyjnie i dokładnie. I o tym obecny rząd doskonale wie. Doskonale wie. Dlaczego? Ponieważ nie możemy odstąpić od czegokolwiek. To, co się wydarzyło, to jest woła o pomstę do nieba. Dokumentów się nie da oszukać, przerobić, podrobić, jak niektórzy twierdzą. To jest nierealne, bo za to jest kryminał, szanowni Polacy. I do was, szanowni ci, którzy piszecie źle o II Rzeczypospolitej Polskiej i o jego konstytucyjnym prezydencie. Szanowni Państwo, ja wiem, że historia Polski została w większym stopniu wymazana.